Czy Europa zaatakuje Stany Zjednoczone? Dziś na temat szokującej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Czy rzeczywiście to będzie mieć miejsce w wymiarze militarnym, a może w innym wymiarze. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, jasnowidza Zyczuchowa, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Europy, dotyczącej Stanów Zjednoczonych i atak Europy na Stany Zjednoczone. No oczywiście nie, nie atak militarny, tak, no bo y, tutaj no, nie wszystkie państwa będące w Europie są w NATO, ale wiele państw w Europie jest w NATO, Stany Zjednoczone też są w NATO. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski mówi taką ciekawą wizję Taką ciekawą, przed, przedstawia przepowiednie, że Europa nie musi przystępować do BRICS-u, ale może współpracować z BRICS-em, a to będzie na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, a to będzie na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, czyli zatem atak Europy na Stany Zjednoczone, atak ekonomiczny, można powiedzieć, tutaj Europy, tak? Bo tutaj Jasno-Ziackowski mówi w ten sposób: Europa nie musi przystępować do BRICS-u, ale może współpracować z to będzie na nie korzyść Stanów Zjednoczonych, tak? No zresztą widać to rzeczywiście, że to już się po części praktycznie realizuje i można byłoby to wysnuć po wypowiedziach niektórych polityków, na przykład Trumpa, który gorączkowo tam mówił w ten sposób, że Europa musi kupować nasze amerykańskie samochody elektryczne, bo inaczej nie będziemy pomagać militarnie Europie, nie przyjdziemy po prostu z ocieczą, z pomocą. Tak mówił tutaj Trump. Mniej więcej, nie cytuję go dokładnie, tak? Potem tak się odciął, praktycznie, bo powiedział, że po prostu w ogóle. Stany Zjednoczone nie pomogą Europie, jeśli chodzi o NATO, tak? No ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast tak, yy, pamiętam taką wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, gdzie Jasnowidz mówił w ten sposób, że Europa właśnie może współpracować, jeśli chodzi o BRICS, nie oznacza, że po prostu wstąpi do BRICS-u, ale i tutaj Stany Zjednoczone będą tracić swoją pozycję, tracą swoją pozycję na świecie hegemona, pozycję polityczną, ekonomiczną, a także po prostu jeśli chodzi o wartość dolara, wartość po prostu waluty. I kolejna kwestia to była taka, że tutaj Stany Zjednoczone, jak będą chciały przystąpić do BRICS, czy na przykład współpracować, jeśli chodzi o BRICS, to wtedy na warunkach, jakie po prostu BRICS im zaproponuje. Na przykład, jakie warunki zaproponują tutaj Chiny, które są jednym z członków BRICS-u, i te warunki dla Stanów Zjednoczonych wtedy będą niekorzystne. Tak więc tak to wygląda. No bo teraz, te państwa, które są w BRICS-ie, one po prostu przystępują no i współpracują na równych zasadach. Tak wiadomo, że Europa by skorzystała, gdyby w, w, współpracowała tutaj z BRICS-em ekonomicznie. pomijając kwestię, jakby i militarnej, a tak, ale ekonomicznie tak czy też gospodarczo. Natomiast, yy, 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 natomiast inna kwestia, na przykład, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no bo Stany Zjednoczone nie za bardzo mogłyby przystąpić do BRICS-u. Pewnie członkowie BRICS-u by się na to nie zgodzili, bo mieliby po prostu zupełnie interesy. No ale Stany Zjednoczone powiedziały, no dobra, my do was nie przystąpimy, ale chcemy robić z wami interesy, tak, bo to są po prostu popólne interesy, bo w BRICS-ie mamy Brazylię, Rosję, Indie, Chiny, yy, Arabię Saudyjską, Egipt, kto tam jeszcze po prostu jest, tak, Iran, yy, no jest faktycznie tam kilka... Kilka państw, jeszcze jakieś państwa chyba z Afryki są, no jest kilka państw, no to okej okay, no, Stany Zjednoczone mogą powiedzieć w ten sposób: Dobra, nie, będę, nie, będę, nie będziemy robić interesów z Rosją, ale na przykład chcemy robić interesy z Brazylią, tak, czy na przykład z Indiami, czy z Chinami, tak? A wtedy Chińczycy po prostu wyjdą przed szereg i powiedzą, dobra, wy chcecie robić interesy z nami, to teraz musicie po prostu spełnić nasze oczekiwania, nasze wymagania na naszych warunkach, tak, a nie na warunkach jakby pełnoprawnego członka, tak? Więc tutaj jest to ciekawa sprawa, czyli paradoksalnie można by powiedzieć, taka jest moja interpretacja, że na przykład tak, w BRICS, w BRICSie lepsze warunki do współpracy, tak, pomiędzy tymi państwami, na przykład tak, Chiny kontra Egipt, to Egipt miał po prostu miał lepsze warunki współpracy, tak, z Chińczykami niż na przykład Stany Zjednoczone, a jakby siła przetargowa teoretycznie jest mocniejsza, tak, karta ta mocniejsza jest w talii kart Stanów Zjednoczonych, okazałoby się, że po prostu Egipt miałby lepsze warunki, bo jest członkiem BRIKS-u, a gdyby, gdyby, to niespodziane, że w Stany Zjednoczone będą po prostu współpracować z BRICSEM, no to wtedy po prostu na warunkach przedstawionych przez Chińczyków, na warunkach niekorzystnych, tak? Nie, czy no, nie, do końca nie, nie tak dla Amerykanów. Tak. Nie, więc takie warunki, które po prostu tutaj Chińczycy by podyktowali. No więc tutaj jest, no jest mówię w ten sposób, czyli Europa nie musi po, przystępować do brics ale może współpracować z brics Na pewno Europa będzie współpracować z brics tak, bo Europa jest po prostu słaba. A sam fakt, że mamy tutaj Chiny i co po prostu Europa powie, o, tam, co nas interesuje BRICS, tak, my się od niego odcinamy. o no nie, bo to jest bardzo duża część świata i to jest współpraca, ta ekonomiczna gospodarcza jest istotna, I teraz tak. Współpracować z BRICS-em, ale to będzie na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, czyli Europa będzie współpracować na niekorzyść Stanów Zjednoczonych. Stąd też, no, nie są dziwne te, właśnie te apele takie, tak? Właśnie tutaj Trumpa, który mówi, Europa musi kupować nasze amerykańskie elektryki, samochody elektryczne, tak? Bo nie będziemy inaczej wspierać po prostu militarnie Europy i tak dalej. Ktoś by powiedział, no dobrze, ale Trump po prostu walczy o swoje interesy. Co w tym ty dziwnego, a co ma? Po prostu mówić, że Europa ma kupować swoje elektryki, no to, to nawet dobrze się czy o Trumpie. Tak, ale zobaczyć trzeba to po prostu w kontekście innej sytuacji, że na przykład coraz więcej w Europie pojawia się samochodów chiński, tak, samodów, tak samo samo elektrycznych. Więc może się okazać, że tak czy producentów chińskich e, może się okazać, że po prostu te samochody e, praktycznie będą w przyszłości, tak? One mogą wyp wyprzeć się z rynku na przykład Tesle czy inne po prostu amerykańskie samochody. Może to nie nastąpi tak szybko, no ale sam fakt, tak? No i teraz yy, to jest ciekawe, że Europa nie musi postępować do BRICS-u, ale może współpracować z BRICS-em. Tylko to też jest ciekawe, niesłychanie ciekawe jest ta przepowiednia. A jak się na przykład ma ta przepowiednia w kontekście tego, co się teraz dzieje? Czy tam nie po prostu nie mamy do czynienia z jakimiś teoriami spiskowymi, tak? Ja to zostawiam po prostu Wam pod to cenę. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem czy przeciwnikiem teorii spiskowych. Jestem za mały, żeby to cenić. Ale zobaczmy sobie, co teraz na przykład dzieje się w całej Europie. Protesty rolników, tak? Że tam po prostu rolnictwo upada i tak dalej ten zielony, ekonomiczny, zielony ład, praktycznie on zniszczy rolnictwo w Europie, to nie tylko w Polsce, w wielu krajach europejskich. No a właśnie, jeżeli nie będzie płodów rolnych, oczywiście ludzie dalej będą żyć, będą częściej chorować, umierać, więcej będzie ludzi umierać, ale skądś będą musieli po prostu pozyskiwać te produkty. Część spożywcze, część produktów wytworzą, ale część produktów może będzie dostarczona właśnie z BRICS-u do Europy. tak? No chociażby tutaj Brazylia kawa tak do Europy, gdyby na przykład były jakieś obłoszenia, to za przykład stop kawie, no ale można tam, tam z innych regionów na przykład świata tak tą kawę pozyskiwać, czy na przykład jakieś inne produkty, czy produkty spożywcze na przykład z Chin, coś co się na przykład teraz wydaje futurystyczne, ale kto wie. Też jest ciekawa sprawa, że zobaczmy sobie bodajże chyba dwa czy trzy lata temu Unia Europejska dopuściła te robaczki tam do jedzenia tak i mąkę z tych świerszczy. Ja to przestawiałem, robiłem filmiki na ten temat i tak dalej, wiadomo, że my wolimy tutaj tradycyjne naszą po prostu mąkę polską i to, ale zobaczmy, jakby na przykład rolnictwo szło na upadek, brakuje tej mąki, a chleb chcemy zjeść, to wtedy by się okazało, żeby na przykład był chleb z mąki ze Świerszczy tak, ta mąka na dzisiaj jest bardzo droga, no bo ona jest z Chin przywożona, tak, ale gdyby na przykład była przywożona w ilościach bardzo, ale to bardzo dużych, no to może się okazać, że ona po prostu z miesiąca na, tań, na miesiąc będzie tańsza i wtedy producenci na przykład, nawet jeżeli oni cenią sobie po prostu polskie zboże, mąkę i tak dalej, powiedzieli, no dobrze, no ale my nie możemy na przykład piec chleba za 20 zł, bo nikt nam tego nie kupi, musimy posiłkować się tutaj po prostu tak mąką na bazie e, świerszczy z, z ze Świerszczy, żeby po prostu zaoferować konsumentowi najtańszy chleb, tak? czyli no, mogą być różne sytuacje, czy to też nie była kwestia przypadkowa. No, to też jest kwestia, to na ile sobie pozwala Europa, tak, na kwestię nie podboju militarnego, ale dominacji tutaj ekonomicznej, dominacji gospodarczej no właśnie, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, tutaj jest tak naprawdę wiele elementów, wiele praktycznie kropek należałoby po prostu połączyć w całość, żeby dokonać tej oceny takiej mi się chodzi o całą tą sytuację natomiast jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie, to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, ale no właśnie, Europa nie musi postęp przystępować do BRICS-u, ale może Współpracować z brics to będzie na nie korzyść Stanów Zjednoczonych, to będzie cios w Stany Zjednoczone. A więc współpraca na przykład tutaj Europy z brics może na przykład zmniejszyć zapotrzebowanie czy kupno właśnie sprzętu, towaru, produktów z Stanów Zjednoczonych. No właśnie, jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.